Cześć wszystkim, nazywam się Janusz Sieliński i dzisiaj na kanale Kryptoraport mamy wielką przyjemność gościć Michała Grzybkowskiego, założyciela takich firm jak GamerHash, Beyond, CoinPaprika, Golden Submarine, a przede wszystkim, ponieważ o tym będziemy dzisiaj mówili, głównego autora książki Kryptowaluty, w sumie to już drugiej edycji, pierwszą pewnie już kojarzycie, ponieważ wyszła w którym roku, Michał? W 2018. W 2018. Okej, dobra. Teraz ta książka wyszła relatywnie niedawno, tydzień temu miała premierę, czy w tym tygodniu? Tak, tydzień temu pojawiła się w szerokiej dystrybucji, a przedpremierowo była sprzedawana od 1 listopada. Przedpremierowo była sprzedawana na kryptowaluty.edu.pl. Także jeżeli chcecie się zaopatrzyć w książki z podpisami autorów, bo jeśli dobrze pamiętam, tylko na stronie kryptowaluty.edu.pl można to zrobić, tak, to wejdźcie tam, a jeśli będziecie przy okazji w jakichś największych księgarniach, to na pewno tam znajdziecie tą książkę w nowościach. Ale teraz przechodząc do rzeczy, powiedz Michał, cofnijmy się troszeczkę w czasie do tego 2018, jeszcze do tej pierwszej edycji. Jak narodził się pomysł na napisanie takiej książki? Skąd się to wszystko wzięło? Jaki był początek? Początek był nieplanowany. Mianowicie, kiedy zaczynałem pisać tą książkę ze Szczepanem Bentynem, wtedy to Bitcoin kosztował 1000-2000 dolarów. To był taki moment przed tą bańką kryptowalutową 2017 roku. Bardzo wiele osób pytało mnie, o co chodzi, gdzie można te bitcoiny kupić, jak je można bezpiecznie przechowywać, jak to rozliczyć podatkowo. No, ja starałem się odpowiadać na jakieś wiadomości, potem już sobie stworzyłem taki plik, który miał kilka stron i przesyłałem go po prostu jako zestaw odpowiedzi WhatsAppem. No, w pewnym momencie okazało się, że zauważyłem, że coraz więcej ludzi po prostu o tym rozmawia. No i stwierdziłem, że może warto zebrać tą wiedzę i jakoś ustrukturyzować, dlatego że na polskim rynku były już publikacje dotyczące Bitcoina, ale dosyć zaawansowane, chociażby o programowaniu, w Ethereum, takie rzeczy no, za trudne. Ideą, która przyświecała napisaniu tej pierwszej edycji i też przyświeca kolejnym, w tym drugiej edycji, o której dzisiaj mówimy, jest to, ażeby opisać całą tą rewolucję kryptowalutowo-blockchainową tak przystępnym językiem, żeby osoby, które potrafią się sprawnie posługiwać przeglądarką internetową i potrafią zrealizować przelew w swoim banku tradycyjnym, mogły to przeczytać, zrozumieć i bezpiecznie się w tym świecie poruszać. To nie jest książka o tym, jak szybko zarobić na Bitcoinie, nie ma tam prawie nic o analizie technicznej, także jest to praktyczny poradnik. Zdecydowanie. Ja miałem tą przyjemność, że zanim książka jeszcze poszła do druku, pełniłem funkcję konsultanta merytorycznego, także pomagałem Michałowi z treściami, wytykałem jakieś drobne błędy, które znalazłem, albo dzieliłem się swoją opinią, co jeszcze można było dodać. Także zapoznałem się z treścią, zanim ona poszła do druku i zdecydowanie mogę powiedzieć, że jest to spojrzenie na branży kryptowalut, na cały ten temat z bardzo, bardzo szerokiej perspektywy, równocześnie napisane, tak jak powiedziałeś, tym przystępnym językiem, że jeżeli ktoś jest nowy, to jest dobre miejsce do startu, ale równocześnie jeżeli ktoś interesuje się tymi kryptowalutami od jakiegoś czasu, to również znajdzie ciekawe informacje, z którymi mógł się wcześniej nie spotkać. Tak, to jest to forma takiego rzeczywiście kompendium, także odpowiadając na pytanie, jak powstała ta książka ma teraz drugą edycję. Zrobiliśmy ze Szczepanem self-publishing pierwszej edycji, czyli po prostu napisaliśmy książkę, ja założyłem wydawnictwo, uzyskałem numer ISBN, zaczęliśmy to sprzedawać, zapłaciliśmy drukarni, takie podstawowe rzeczy. No i w pewnym momencie ta książka się sprzedawała tylko jak Bitcoin rósł. Po jakichś 2 latach sprzedawała się zarówno na wzrostach, jak i na spadkach, co pokazało, że jednak czytelnicy albo inwestorzy czy osoby zainteresowane są świadome tego, kiedy warto zajmować jakieś
ewentualnie pozycje inwestycyjne, ale w pewnym momencie otrzymałem informację od osoby, która się zajmowała wysyłkami u nas, że te książki się kończą. No i z jednej strony była możliwość dodrukowania po prostu tych egzemplarzy tak jak to miało miejsce do tej pory, ale mówię, no przecież tyle się jeszcze ciekawego wydarzyło, pojawiło się NFT, pojawił się DeFi, pojawiły się cyfrowe pieniądze narodowe, CBDC i tak dalej, stwierdziłem, że dopiszę te nowe rzeczy. No i efekt wyglądał tak, że usiadłem do komputera i 49 nocy później okazało się, że książka nie dość, że jest praktycznie przepisana na nowo, to jeszcze ma ponad 80 stron takiego czystego kontentu, rzeczy, o których nie wspominaliśmy. To muszę powiedzieć, że ja osobiście najbardziej mnie przerażało w tym wszystkim opisanie zdecentralizowanych finansów, ale to wziął na siebie Szczepan i świetnie się tutaj podzieliliśmy tą pracą, bo mimo że widzę ogromną przyszłość w tej części kryptowalutowego świata, to jakoś nie mogłem psychicznie się przemóc, żeby się za to zabrać, a Szczepan to zrobił świetnie, także ta współpraca nadal była kontynuowana przy tej edycji. I powstała książka, która ma 350 stron, która też trafiła do bardzo szerokiej dystrybucji, bo w tej chwili można ją kupić w ponad 500 księgarniach w Polsce, e-booki w Legimi, w Publio, rynek czytelników w Polsce jest na tyle, że tak powiem, świadomy i dojrzały, że 3,5 roku temu my głównie tłumaczyliśmy, czym jest Bitcoin, a teraz jak rozmawialiśmy z dystrybutorami, z księgarniami, to nikt nie zadawał takich pytań. To raczej były pytania o tym, na co uważać, jakie są ryzyka, co bym pan polecił i tak dalej, i tak dalej. Ja nie jestem doradcą finansowym, więc nic nie mogę polecić oprócz świadomości i ostrożności. Prawda, przez ostatnie 3 lata od momentu, kiedy wyszła pierwsza edycja, naprawdę dużo wydarzyło się w świecie kryptowalut, więc sam dodruk tej pierwszej edycji z pewnością nie wyczerpywałby tematu, tak jak druga edycja, tak jak powiedziałeś, przepisana już praktycznie na nowo. Powiedz mi teraz tak, jeżeli chodzi o samą strukturę książki, w jaki sposób jest ona skonstruowana? Jest podzielona na części, które się dzielą na kolejne mniejsze rozdziały. Znajdziemy tam praktyczny poradnik, znajdziemy tam duży też rozdział na temat technologii, jak również przyszłości, prawda? Tak, tak. To książka została tak właśnie ułożona. To są takie 3 prawie równej wielkości działy w tej książce. Rozpoczynam od technologii, gdzie wraz ze Szczepanem napisaliśmy tak naprawdę 3 wstępy technologiczne. Bajkę dla przedszkolaków, która traktuje o tym, czym jest blockchain i Bitcoin. To napisał Szczepan. To też wspaniała robota, bo jest to naprawdę napisane super, super przystępnym językiem. Potem jest taka bajka bardziej dla licealistów, którą razem ze Szczepanem bardziej uszczegółowiliśmy, a potem jest wstęp do technologii, który też mam nadzieję, że w miarę obrazowo i na pewno przystępnie pokazuje, z czym mamy do czynienia. Tłumaczymy tam, w jaki sposób działa w ogóle ten system, co to jest górnictwo kryptowalutowe, jakie wiążą się z tym koszty, jakie zyski dla danych stron. Piszemy też o innych kryptowalutach, piszemy też o takim temacie, który jest dosyć kontrowersyjny, czyli ile Bitcoin i sieć Bitcoina zużywa energii. Tutaj, korzystając z najnowszych raportów, obalamy wiele mitów, mówimy o tym, że większość energii, która Bitcoin zużywa, jest to energia zielona albo pochodząca ze źródeł, które
są off-grid, to energia, która i tak nigdy by nie była wprowadzona do sieci, na przykład przy jakichś tamach wodnych albo odzysk z, nie wiem, z odpadowych jakichś źródeł energii i tak dalej, i tak dalej. Następnie jest rozdział dotyczący przyszłości. Tutaj snujemy pewne wizje na temat tego, które branże, które segmenty gospodarki zostaną przez blockchain zrewolucjonizowane. A następnie jest praktyczny poradnik, w którym można się dowiedzieć, jak wygląda praca, że tak powiem, czy używanie typowego portfela kryptowalutowego, w jaki sposób można kupić pierwszego Bitcoina albo jego fragment. I to są te trzy główne części książki. Dodatkiem do poprzedniego i tego wydania też jest świetna praca mecenasa Adama Rajewskiego, który jest adwokatem i doradcą podatkowym, czyli nie tylko jest specjalistą od podatków, ale też walczy w sądzie o rację klientów w sytuacjach sporów z organami skarbowymi, nie tylko. I jest to praktyczny też poradnik prawno-podatkowy, który pokazuje, jak rozliczyć podatek za poprzednie lata związany z handlem kryptowalutami, czy po prostu zakupem i sprzedażą. Bardzo, bardzo dobry materiał. Zapytałem o ten spis treści, ponieważ jest to w mojej ocenie też bardzo mocna strona książki, ponieważ ta struktura jest zbudowana w taki sposób, że bardzo łatwo się nawiguje. Jeśli ktoś już przeczyta raz, albo nawet jeszcze nawet powiedzmy nigdy nie przeczytał i jest zainteresowany jakąś wybraną częścią, to w bardzo prosty sposób jest w stanie znaleźć ten fragment, który go interesuje. Czy to będzie właśnie mining, czy to będzie przyszłość powiedzmy w medycynie, czy to będzie ten praktyczny poradnik, czy cokolwiek innego. Sama taka nawigacja między rozdziałami jest bardzo, bardzo prosta i też przystępna dla użytkownika, który nie musi się znać na kryptowalutach, kiedy po to sięga. Wszyscy wychowaliśmy się w HTML-u, więc zostają pewne nawyki, jeżeli chodzi o indeksowanie treści, także być może tutaj to się do tego przyczyniło. Natomiast ja wychodzę z założenia takiego, że ta książka jest dla czytelników i starałem się jak najbardziej uprościć wszystko, co dało się uprościć. Właśnie, jeśli dla czytelników, to dla kogo? Wydaje mi się, że jest to książka nie dla informatyków, a dla osób ciekawych nowych technologii. Jest to na pewno pozycja obowiązkowa dla osób, które, przed którymi jest wejście do świata kryptowalut. Myślę, że na pewno w tej książce przeważają ostrzeżenia, a nie zachęty, także wszystkie rzeczy, które robimy w życiu, no, warto robić świadomie i myślę, że to jest takie dobre wprowadzenie do tego świata i na pewno oszczędzi Wam dużo czasu, a mam nadzieję, że też oszczędzi Wam jakiś pomyłek, o które jak to w nowych technologiach nie trudno. Patrząc na to, jak sprzedaje się książka w dystrybucji bezpośredniej na kryptowaluty.edu.pl, widzę, że bardzo dużą częścią naszych klientów są też menadżerowie, biura rachunkowe. To pokazuje, że tradycyjne finanse dzięki popularności kryptowalut, która nieustannie rośnie, przekładają się na to, że pytacie w biurach rachunkowych swoich księgowych, jak rozliczyć pewne transakcje, oni też poszukują tej wiedzy. No i właśnie to może być takie dosyć cenne uzupełnienie. Dobrze. Ponieważ ciężko wskazać tak naprawdę, do kogo kierować treści związane z kryptowalutami już w tym roku, kiedy mamy całe spektrum różnych person. Powiedzmy sobie, ktoś inwestuje 100-200 zł przez Revoluta na przykład i uważa, że wtedy kupuje kryptowaluty. Ktoś jest programistą, ktoś już jest bardziej zaawansowanym użytkownikiem i korzysta z giełd, ktoś z kantorów, ktoś z bitomatów. Jest przekrój społeczeństwa zainteresowanego albo korzystającego z kryptowalut bardzo się rozszerzył w ostatnim czasie. W związku z tym wybranie typu osoby, do której kierujemy książkę, z pewnością było dosyć trudne.
Tak, no to jest, sytuacja jest taka, że my jesteśmy cały czas na początku pewnej drogi i to, że ktoś jest świetnym programistą i bardzo szybko zrozumie, w jaki sposób nawet samemu sobie napisać portfel do danej kryptowaluty, to wcale nie znaczy, że ma świadomość tego, że przelewając i trzymając jakieś środki kryptowalutowych na giełdach nie ma żadnej ochrony, tak? Bo to są nieregulowane praktycznie podmioty w większości przypadków i tak dalej. Także jakby to jest przekrojowe spojrzenie na temat i myślę, że warto się temu przyjrzeć po to, żeby to zrozumieć i być świadomym. Na pewno nie jest to książka dla ludzi, którzy chcą się bardzo szybko w tydzień zostać milionerami. Nie ma tam żadnych skryptów dotyczących tego, jak dzięki analizie technicznej, w którym momencie kliknąć, żeby wszystko pomnożyć razy 100 i jakieś tam formacje obsługiwać i tak dalej. To takie rzeczy to są inne książki na ten temat i też pojawia się dyskusja, które strategie inwestycyjne są najbardziej skuteczne, ale to my tłumaczymy świat kryptowalut, a nie dajemy poradników, jak tutaj zostać bardzo szybko bogatym. Wcześniej, kiedy mówiłeś, jaka jest różnica, powiedzmy, między tą pierwszą edycją a drugą, co zostało dopisane, powiedziałeś, że pojawiło się na rynku NFT. Duże zjawisko, obecnie już każdy, kto liznął troszeczkę świata kryptowalut, wie, o co chodzi. Powiedz, jak ty podchodzisz do tego tematu, czy już cyberpunki albo cyberkongi, które generują 10 banana tokenów, inwestujesz, jakie jest twoje podejście, jak podszedłeś do tego tematu, który dla wielu jest po prostu bardzo abstrakcyjny, ponieważ jest świeży, nowy i z mojego doświadczenia albo powiedzmy z moich obserwacji temat NFT aktualnie jest troszeczkę, powiedzmy, tak abstrakcyjny jak kryptowaluty, załóżmy, w 2014 czy 2013, kiedy nie było o tym wiadomo za bardzo nic i ludzie nie rozumieli. To jest bardzo dobre odniesienie czasowe, bo popełniłem w tej książce dwa rozdziały o NFT. Jeden ten rozdział to jest o sztuce zaklętej w blockchain i tam rzeczywiście uważam, że początek NFT to jest właśnie 2014 rok. Mniej więcej to jest pierwsze zakodowane na zawsze w blockchainie Bitcoina, nagrobek cyfrowy Lena Sassamana, który był genialnym programistą, który był jednym z pierwszych deweloperów Bitcoina, którego też podejrzewa się o to, że był Satoshi. Jakbym miał stawiać, kto nim był, to na pewno Len Sassaman jest absolutnie w top 3 albo top 2. I to była pierwsza taka zakodowana wiadomość graficzna. Potem pojawiły się oczywiście punki i różne inne rzeczy. I dla mnie jakby ta pierwsza część dotycząca NFT i sztuki zaklętej w blockchain to jest rewolucja, nawet nie w kontekście tego, że ktoś może za jakiegoś tam animowanego gifa zapłacić 100 czy 200 tysięcy dolarów czy 5 zł, to są jakby dyskusja o tym, co jest sztuką, ale to jest pierwszy raz w historii naszej cywilizacji, kiedy mamy narzędzia jako ludzkość w sposób nie absolutnie trwały powiązać autora z jego dziełem. Tego nie było nigdy. Mhm. Tak? Pojawiły się narzędzia, które eliminują właściwie fałszerstwo. Od początku sztuki, czy tego, co ludzie tworzyli, zawsze były dyskusje, czy to jest tego autora, kiedy powstało, w ilu kopiach powstało, to determinowało wartość. Teraz mamy narzędzia, które bezsprzecznie pokazują,
kiedy co powstało. I moim zdaniem to jest niesamowite. Tego nie było nigdy i to jest rewolucja, z którą świat musi się zmierzyć. Druga kwestia jest taka, że NFT jako w sztuce spowodowało, że młodzi ludzie, na pewno młodsi niż do tej pory, chodzili do galerii na wernisaże, zaczęli w tą sztukę inwestować. Do tej pory zakup na aukcji, no to przeważnie wymagało to założenia smokingu albo co najmniej marynarki, anonsowanie przez jakichś tam marszantów albo kustoszy czy kuratorów wystaw, może jakieś wadium, zielone stoliki, jakaś napięta atmosfera, ktoś coś kupuje, jedni klaszczą bardziej, drudzy mniej. No takie to jest dziwne, tak? A teraz się okazuje, że młodzi ludzie, czyli tam poniżej 40 roku życia, tak, tak ich traktuję, to są osoby, które chcą aktywnie inwestować w sztukę. Nikt ich nie ocenia, mogą to zrobić anonimowo, mogą obserwować wartość tej sztuki bez żadnych pośredników. I to jest jakby druga rzecz, to jest zupełnie nowa fala inwestorów. A trzecia rzecz jest taka, że zmienia się konsumpcja tej sztuki. NFT może być po prostu w portfelu, który jest u nas w kieszeni w telefonie. Możemy sobie wyświetlić go, to takie dzieło w telewizorze, który działa w trybie ramki w domu i na przykład w ten sposób mieć kontakt z tą sztuką, ale nie dalej niż za 3 lata, a to nie jest moja opinia, tylko akurat byłem na takim kursie organizowanym przez największy dom aukcyjny świata, Christie's. To był kurs dotyczący NFTs. Zapisaliśmy się na to z Arturem Pszczółkowskim, z Gamer Hasha notabene, po to, żeby zobaczyć, jak, czy NFT jest hypem, czy już jest poważnym biznesem. To jakieś pół roku temu było. I to, co zobaczyliśmy, nas tylko utwierdziło, że nie, to już nie są żarty. To są największe galerie świata, to są najwięksi gracze, ale to, co nam powiedziano na jednym z tam z modułów edukacyjnych, który też bardzo pozwolił mi ustrukturyzować tą wiedzę i przedstawić ją w książce, było to, że prawdziwa konsumpcja NFT rozpocznie się w momencie, kiedy prawdopodobnie Apple, ale może też inne duże firmy, Samsung, Sony, nie wiemy, wypuszczą pierwsze okulary poszerzonej rzeczywistości, do której technologią wstępu jest obecny procesor stosowany w Macach, czyli M1, czyli procesor, który ma bardzo duże możliwości graficzne, przetwarzania grafiki, a z drugiej strony bardzo małą konsumpcję energii. Jakaś pewnie odchudzona wersja pojawi się w okularach, no i nagle się okaże, że poruszając się po domu, biurze czy mieście, będziemy mogli sobie obserwować swoje albo cudze trójwymiarowe rzeźby albo jakiekolwiek obiekty, które będą mogły być. Także tyle w kontekście sztuki dotyczącej NFT, ale dla mnie, jakby patrząc na wielkość tym, czym jest NFT, to ta sztuka to jest jednak mniej niż, myślę, połowa zainteresowań, o ile nie 1/3. To, co jest moim zdaniem największym wydarzeniem, to jest to, że ludzie, którzy wchodzą w kryptowaluty, którzy je rozumieją, to jest przede wszystkim pokolenie graczy. To są ludzie, którzy wychowali się na całkiem przyzwoitych grach komputerowych, prawdopodobnie grali już na pierwszym PlayStation albo późniejszych, ale to na pewno nie było jakieś tam Atari, tak, czy coś, co było zupełnie odrealnione, ale znają gry komputerowe, rozumieją to, że przedmioty w grach komputerowych mogą mieć wartość, że można sobie, nie wiem, miecz z World of Warcraft wyciągnąć, sprzedać go na eBayu za, nie wiem, $100, tak, i za te $100 sobie wypłacić je PayPalem i zrobić sobie zakupy w sklepie internetowym czy gdziekolwiek. Więc jest to pokolenie, które natywnie rozumie cyfrową wartość. Wprowadzenie NFT jako czegoś, co legitymizuje cyfrowe obiekty i uwalnia ich wartość poza systemami, które do tej pory funkcjonowały, to jest nowy świat. I tutaj sztuka jest tylko małym elementem. Będziemy tokenizować wszystko i NFT w swojej jakby idei jest po prostu rewelacyjnym fundamentem. Ja myślę, że niewiele osób w ogóle ma świadomość tego, co się zaczęło. Jaka skala tego wydarzenia po prostu będzie? No to jest zupełnie nie do przewidzenia, bo fundamentem metaversów, które powstają, i tu nie mówię tylko o projekcie Facebooka, ale
ale na pewno Sony zrobi swój Metaverse, na pewno Epic Games zrobi swój Metaverse, na pewno Microsoft zrobi, będzie pewnie 5-8 dużych wirtualnych rzeczywistości, między którymi dobra będą transferowane. To jest szok. To wyobraźmy sobie, jaki będzie miał wpływ na modę, tak? Ja akurat się modą nie fascynuję, ale wiem, że jest to ogromny biznes i ludzie kupują sobie, nie wiem, krawaty Toma Forda czy buty Prady po to, żeby zaznaczyć jakby swoją świadomość tego, jak ona się zmienia, albo w ogóle pokazać swój status materialny. No teraz wyobraźmy sobie, że wchodzimy na spotkanie w jakimś metaversie i ty, Janusz, masz na przykład na swoim awatarze buty Gucci'ego. Ja sprawdzam i mówię, no ładnie zaszalał. Wiemy, że jest tylko 100 sztuk i to są oryginały, tak? I masz je na sobie, tak? No to już jest temat do rozmowy, tak? Że nie są to podróbki z Chin. Tak. Także to jakby, jako przykład anegdotyczny, nie skupiam się tutaj na tego typu jakby próżności i tak dalej, ale jest to jakieś zastosowanie. Jasne. Sam osobiście, jak zgłębiałem temat NFT i pisałem jeden artykuł o tych tokenach, zwróciło moją uwagę to, że obecnie, kiedy tyle rzeczy przeniosło się do internetu i pracujemy zdalnie, to właśnie ludzie mogą podnosić, pokazywać swój status za pomocą tokenów NFT, ponieważ stawią sobie na awatar Cyberpunka albo coś innego i pokazują, że ich na to po prostu stać. Tak samo można mieć zwykły zegarek, który mierzy czas tak samo jak Rolex, prawda? Jednakowoż ta osoba, która tego Rolexa ma, no to pokazuje, że ją na to stać i w ten sposób podnosi swój status. Tak samo inni kupują, sądzę. Znaczy, status to jest jedno, bo oczywiście są osoby, dla których jest to ważne, ale co jest wartością w mechanizmach takich w zegarkach? No mechanizm, jego jakiś tam pietyzm wykonania, unikatowość. Skupiłbym się na tym, że być może inwestycje w NFT to są inwestycje służące ochronie wartości. Ochronie wartości, tak? Bo jeżeli mamy jakiś obiekt cyfrowy czy jakieś prawo w limitowanej wersji i wiadomo, że tego nie przybędzie, bo za tym stoi smart kontrakt, kryptografia i to jest nie do przeskoczenia, no to najbogatsi ludzie tego świata, nawet jak budują swoje portfele inwestycyjne, no to część wkładają w nieruchomości, część w akcje, część w obligacje, część w jakieś tam różne rzeczy, ale tam 6-8% tego majątku do tej pory doradcy inwestycyjni, tacy ze Szwajcarii i tak dalej, to mówili dzieła sztuki, tak? No i teraz jak je wybrać, tak? Nagle się pojawia pewnego rodzaju nowa kategoria dzieł sztuki i nagle się okazuje, że Christie's czy Sotheby's jako domy aukcyjne partycypują w tym procesie, pomagają takie rzeczy robić i to są niesamowite sprawy. Okej, przejdźmy dalej. Powiedz, Michał, jakie są twoje ulubione projekty kryptowalutowe? Dobre pytanie. W szczególności należy powiedzieć, że ulubione nie znaczy takie, które najszybciej rosną, bo ja widzę projekty, które drożeją, ale wcale nie mam przekonania co do ich wartości takiej rezydualnej, jakbym mógł nazwać. Czyżby Shiba? Shiba na przykład, tak. Shiba, chociaż samo pojawienie się Shiby, tutaj nawet najbliższa moja rodzina mówi mu: Michał, Shiba jest, to pójdzie do góry. Ja mówię, no pójdzie, ale większego łajna nie widziałem. No i teraz jest pytanie, ale czy dążymy do tego, żeby obserwować parę Shiba Doge, tak? Czy nie? Ale już mówiąc, no to jest rodzaj memcoinów i ja osobiście uważam, że warto mieć nawet 1% swojego portfela kryptowalutowego w memcoinach, bo to jest tak nieobliczalne community, że warto się ubezpieczyć od sukcesu, tak? Ulubione oczywiście takie topowe projekty, na które mam szacunek, to jest Bitcoin, Ethereum, w szczególności czekam na przejście Ethereum na
na Proof of Stake. Bardzo dla mnie fascynujący jest projekt Monero. To jest naprawdę mega dobrze zrobiona anonimowa kryptowaluta. Jeżeli jesteśmy przy anonimowych, to jestem dużym fanem Piwixa, który gdzieś tam jest na drugiej czy trzeciej setce rankingu kryptowalut, ale tam jest dosyć silna ekipa deweloperska, też ludzie, którzy core Bitcoina kodowali i to jest, myślę, całkiem fajnie zrobione. Uważam, że duże znaczenie, coraz większe ma blockchain Binance'a. Nie podoba mi się tam, że on jest tak scentralizowany i praktycznie nie ma nad tym kontroli, natomiast mówię, że ma duże znaczenie i warto się temu przyglądać. Przyglądam się też Cardano jako ciekawemu projektowi. No i po tylu latach w krypto, pierwszego Bitcoina wykopałem w 2013 roku, a potem mi go w ogóle ukradli, bo splajtowała pula wydobywcza albo została zhakowana. To już tyle razy widziałem niesamowite white papery albo konferencje młodych, takich najaranych ludzi, którzy mówili, ja wszystko tu zrewolucjonizujemy, i te obietnice, one się pojawiają tak falami co 2-3 lata. Disruptive technology. Tak, i wszyscy tu zmieniają, więc jakby mam duży filtr na to. Natomiast jedno jest to, że ludzie głosują pieniędzmi, no i to jest spekulacyjne, kto za ile chce kupić albo sprzedać. Pamiętajmy, że transakcja, to dwie strony muszą się na nią zgodzić, tak? Ktoś, kto sprzedawał, uznał, że dobry interes robi, i drugi, który kupował, więc to spadek czy wzrost kursu trzeba zawsze patrzeć z dwóch stron, dlaczego ci ludzie tak myśleli, ale głosowanie pieniędzmi jest jakby takie łatwiejsze, dużo trudniejsze jest głosowanie z zaangażowaniem. I ilość deweloperów, które rozwija dane kryptowaluty, to na ile dowożą to, co obiecali jakiś czas temu. Warto sobie zajrzeć na przykład, nie wiem, na chociażby Coin Paprykę i zobaczyć, nie wiem, tweety czy zapowiedzi sprzed roku, miesiąca, zobaczyć, czy ten projekt dowiózł, tak? Ilość commitów, które są na GitHubie i pokazują, jak ten kod się rozwija, czy rzeczywiście się rozwija, kto rzeczywiście tam to robi. No to jest żywy organizm, to nie jest wcale trudne. I moim zdaniem w tych społecznościach tkwi ta siła. I nawet taka abstrakcyjna Shiba, która, czy Dogecoin, którego właściciel, czy założyciel, czy twórca chwytał się za głowę i 3 lata temu namawiał wszystkich, żeby nie daj Boże tym nie handlowali, bo to był żart, tak? To jest martwy projekt. A jednak community jest w stanie go na tyle wywieźć i wypromować, że jest istotny i zajmuje nawet głowę Ilona Muska. Poruszyłeś ciekawą kwestię. Powiedziałeś o historii, kiedy wykopałeś pierwszego Bitcoina i ci go ukradli, tak? W świecie kryptowalut sami jesteśmy sobie bankiem, musimy bardzo dbać o bezpieczeństwo i w książce też poruszasz kwestię, bardzo często zresztą, bezpieczeństwa, zabezpieczania się na jakieś wszelkie czarne scenariusze. Między innymi temat związany z dziedziczeniem kryptowalut, o którym myślę mało kto aktualnie, na którym mało kto się zastanawia po prostu, a jest przecież bardzo ważny, tak? Tak, no tutaj z tym Bitcoinem, właściwie połową Bitcoina w puli wydobywczej 50BTC.com, wiem, że nawet wiele osób w Polsce też padło ofiarą tego ataku hakerskiego. No to była pierwsza przygoda, uruchomiłem komputer, coś tam się działo i mówię, okej, dobrze, to wypłacę. Dzisiaj sobie te pół Bitcoina stwierdziłem, że jednak nie, na tydzień później już nie było niczego. No to była taka nauczka, która pokazała, że nie należy przechowywać nigdy kryptowalut w miejscach, do których nie mamy zaufania, tak? Albo w miejscach, gdzie nie mamy pełnego kontroli nad tym, jak tymi kryptowalutami dysponować. To jest trochę tak jak osoby, które robią backup dopiero kiedy stracą pierwszy raz swoje tak, dane. Ale prawda? To jest tak, jakby robić backup na tym samym dysku, na którym się pracuje, tak? A niestety znam w IT takie przypadki, także to są trudne rzeczy. Natomiast przechodząc do kryptowalut, no, one mają tą taką non-custodialową
naturę, czyli jeżeli portfel jest nasz i mamy tylko my klucze dostępu do niego, to jest naturalne, że w przypadku nagłej śmierci, wypadku drogowego, który może spowodować, że będziemy, nie wiem, wiele miesięcy nieprzytomni, bardzo różne są sytuacje, bardzo życiowe, tak, i nikt nie może się przed nimi uchronić, no może się okazać, że jakieś tam wartości zgromadzone w kryptowalutach, po pierwsze, przepadną na zawsze dla naszych tam krewnych, czy dzieci, czy komu chcemy to zapisać, no i staną, nie będzie do nich dostępu, tak, jakby to z punktu widzenia majątku zgromadzonego będzie to bezwartościowe. Także radzę o tym pomyśleć, można sobie te kody dostępu, nie wiem, podzielić na kilka różnych miejsc, zakopać w słoikach, w sadzie u babci jednej, u cioci drugiej i tak dalej, a w testamencie, który można schować u notariusza, można napisać, że w przypadku mojej śmierci idźcie pod tą i pod tą i pod tą lokalizację GPS i tam coś na przykład będzie na was czekać, tak? I z tych trzech fragmentów będą złożone te seedy, które pozwolą na przykład odzyskać portfel. To się wydaje śmieszne do czasu, aż nie okazuje się, że jakby no, majątek, który został zgromadzony podczas życia inwestora, nie przepada, a osoby, którym miał pomóc, po prostu zostają na lodzie. Także do trumny tego nie zabierzemy, a warto o tym pomyśleć. I nawet nie chodzi o kwestię śmierci. Jest bardzo dużo przypadków niespodziewanych jakichś chorób, które wykluczają chociażby świadomość, tak? No, kto się spodziewał 2 lata temu, że na COVID będzie 500 osób dziennie umierać? Samo trafienie pod respirator, tak, na kilka godzin czy dni, obojętnie jak to się skończy, czy wyjściem na zdrową stronę, czy śmiercią, no już powoduje, że nie można przekazać takich informacji nikomu, bo zapchane są tkawice i nie można mówić. Także pomyślmy o tym dla dobra swoich bliskich. Bardzo ważna kwestia. Nie wiem, jak mógłbym ją bardziej podkreślić po prostu. Trzeba o tym pamiętać, żeby zostawić po sobie, żeby zabezpieczyć swoje środki właśnie z myślą o bliskich. Dobra, to przechodząc dalej. Z jednej strony w książce nie ma złotych przepisów na temat, jak się szybko dorobić. Z drugiej strony jest, dlaczego jeden bitcoin będzie wart $1 000 000. Jakie takie hasło, motto? Powiedz, jak ty w ogóle podchodzisz do tego tradingu, do daily tradingu i ludzi, którzy siedzą całymi dniami w wykresach? Jakie ty masz podejście do tego? Staram się opierać swoje opinie na badaniach naukowych, tak? Jakby zwiodę z założenia, że jest mnóstwo dużo mądrzejszych ludzi, którzy są specjalistami w dodatku w dziedzinach, w których ja nie jestem specjalistą. Przytaczam taki przykład. Uniwersytet w São Paulo robił badania dotyczące daily tradingu. Powstał z tego artykuł naukowy, zresztą bardzo ciekawy, który linkujemy w książce. I on wykazał, że 98,5% ludzi, którzy zajmują się daily tradingiem, tracą pieniądze. Mhm. 1% wychodzi na zero, a 0,5% zarabia więcej niż statystycznie w tym okresie kasjer w banku. Biorąc pod uwagę koszt obciążenia psychicznego, nieprzespane noce, cały czas patrzenie na wykresy i tak dalej, to jest kompletnie nieopłacalne zajęcie. Wśród 500, a nawet 1000 najbogatszych osób świata nie ma żadnego daily tradera i nie ma żadnego specjalisty od analizy technicznej. Warren Buffett, który jest oczywiście inwestorem, bo to jest pierwszy argument, proszę zwrócić uwagę, on czyta bilanse firm, kupuje akcje i sprzedaje czasem kilkanaście lat później. Mhm. Jakby szuka potencjału, jest największym hodlerem na rynku tradycyjnym, to jest Warren Buffett. Także mój osobisty stosunek do daily traderów jest taki, że współczuję, tak? Współczuję straconego zdrowia przede wszystkim, straconych relacji i stresu.
to, że komuś się raz po raz coś udaje, to są przykłady anegdotyczne, natomiast w skali, nie wiem, roku takiej pracy nie znam osób, ani nie słyszałem o kimś, kto rzeczywiście stałby się jakoś wyjątkowo zamożny. Natomiast jest to rodzaj adrenaliny, jak ktoś ma żyłkę do hazardu, to zawsze może powiedzieć, że daily traduje, tak? I realizuje jakieś tam swoje potrzeby. No, takim najbardziej abstrakcyjnym przykładem jest to, że chomik, który nazywał się właściwie Mr. Gox, zrobiono eksperyment, włożono chomika do akwarium, chomik biegając sobie w takim kółeczku wybierał kryptowalutę, a potem jak miał ochotę wychodził z tego kółeczka dwoma wyjściami, jedno miało napisane buy, drugie sell, no i na tej podstawie człowiek robił transakcję. No i portfolio zarządzane przez tego chomika, jeżeli tak można powiedzieć, osiągnęło ponadprzeciętne zyski, pobiło w ogóle najlepsze portfolio inwestycyjne z zeszłego roku, Warrena Buffetta też pobiło. No i o czym to świadczy? To świadczy o tym, że to jest taka, jakby tak niewiele wiemy o tym, jakie mechanizmy powodują rynkiem, że właściwie maszyna losująca dwupoziomowa, czyli kółko i potem bramka A i bramka B, w której biega chomik, miała lepsze rezultaty. No, chomik na szczęście albo niestety zdechł 3 dni temu. Ciekawe, czy nie wytrzymał presji daily tradingu. Może nie wytrzymał presji, a może wiesz, może stokenizowano jego potomstwo i teraz będą między sobą konkurować. Nie mam pojęcia, ale jeżeli, wracając już do poważnych kwestii, jeżeli badania naukowe pokazują, że daily trading to jest założenie porażka i z drugiej strony może nas pobić chomik, no to myślę, że to powinno ostudzić takie najbardziej takie zapędy. Szkoda czasu. Teraz tak mi przyszło na myśl, że ciekawe, czy w momencie, kiedy pies, który jest na logotypie Dogecoina, zdechnie, ponieważ ma chyba 14 lat albo i więcej, czasami się pojawia na Reddicie, jak to wpłynie na kurs tej kryptowaluty? Zakładam, że spadkami. Znaczy ja nie wiem, może zrobią z niego męczennika i wtedy będą wzrosty, prawda? To wszystko zależy, wiesz. Już nieraz się okazało, że to, w jaki sposób bohater odchodzi, determinuje, jak jest wspomniany. Także życzymy zdrowia dla tego pieska, ale to będzie na pewno duże wydarzenie. Dla całej społeczności Dogecoina, tak? Okej, poruszyliśmy trochę kwestii związanych z kryptowalutami tak od strony pozytywnej. Z drugiej jednak strony warto też powiedzieć, na co uważać, albo czego się wystrzegać, albo czego ty się obawiasz, patrząc na cały świat związany z kryptowalutami. Jakie zagrożenia widzisz? Ponieważ mówiliśmy o wszystkich tych zaletach, o tych rzeczach, które się pojawiły, o ogromnym rynku sztuki. Jednakowoż na pewno są też pewne kwestie, które budzą twój niepokój, którymi mógłbyś się podzielić. Bardzo chętnie. W książce spisaliśmy takie 7 głównych przykazań, które powinny chronić inwestorów przed popełnianiem najbardziej popularnych błędów. Pierwsze przykazanie, już przypomnę, nigdy nie trzymaj środków kryptowalutowych w miejscu, nad którym nie masz kontroli. Dłużej niż to jest konieczne. Czyli na przykład chcemy zrobić transakcję na giełdzie, przelewamy tam, nie wiem, etery, tak, zmieniamy je na przykład na BNB i od razu wypłacamy na zewnątrz, tak, nie trzymamy tego. Jestem przerażony tym, ile osób, które wiem, że mają kryptowaluty, trzymają je na giełdach. To jest coś strasznego, tak, nie róbcie tego nigdy. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, warto mieć porządek, jak w każdej sytuacji. Jeżeli kupiliśmy sobie jakiś tam fragmencik Bitcoina czy czegoś 2 lata temu, zróbmy sobie chociaż screena z tej giełdy czy miejsca, gdzie go kupiliśmy, bo w momencie, kiedy przyjdzie do rozliczenia jakiegoś podatkowego, no to jak giełda zniknie, co się też zdarza, ponad połowa giełd po prostu została zamknięta albo została okradziona i później zamknięta, nie ma żadnego dowodu pozyskania, tak? A blockchain ma to do siebie, że mając informację o tym, kiedy on był nabyty, gdzie jest domniemanie chociażby jego ceny, czy źródeł pochodzenia i tak dalej, więc dokumentujmy te transakcje, jeżeli nie tylko wierzmy to, że zawsze będzie można się zalogować na giełdę i sobie ściągnąć Excela z transakcjami. Nie, jak skończyliśmy coś robić, jesteśmy zadowoleni, albo na koniec miesiąca zapiszmy sobie te
ten rejestr transakcji w Excelu i wszystko. Także to jest taka druga rzecz. Trzecia rzecz to dbajmy o to, żeby to było przechowywane bezpiecznie, nie tylko dla nas, ale też dla naszych, dla osób, które ewentualnie mogą to odziedziczyć. Wiemy, że nie wiadomo, kiedy to nadejdzie. No i przede wszystkim od razu unikajmy, czy wręcz zgłaszajmy jako skamy projekty, które robią jakieś drogie konferencje, te zapraszają aktorów, sushi, nie ma czegoś takiego jak nieodpłatny lunch, tak? Mhm. Bitcoin się nie reklamuje, tak? Bitcoin się nie reklamuje, nie ma żadnych reklam Bitcoina w żadnych gazetach i tak dalej. Po prostu to jest pewnego rodzaju system, którego ludzie ufają temu, jak on jest zbudowany na prawach matematyki i na prawach kodu oprogramowania. A to, co się wokół wszystko niego dzieje, to są po prostu tylko przystawki, jakieś portfele, jakieś giełdy, jakieś miejsca, w których można zapłacić, bramki płatnicze i tak dalej. Także dobre projekty bronią się same, a w szczególności nie powinniśmy dawać, zarabiać jakimś pośrednikom za jakieś takie działania, to zupełnie niepotrzebne. Myślę, że po przeczytaniu tej książki większość osób będzie mogła prowadzić swobodną rozmowę i zadawać właściwe pytania. Okej, okay, dobra, to przechodząc kawałek dalej, w Poznaniu dzieje się bardzo dużo rzeczy związanych z kryptowalutami. Można powiedzieć, że mamy tutaj taką, powiedzmy, kryptodolinę, ponieważ z jednej strony są wydawane książki, z innej strony są startupy, firmy, które wygrywają na AIBC na Malcie. Powiedz mi, jak ty postrzegasz to, co się teraz dzieje w Poznaniu, jeżeli chodzi o branżę kryptowalut? To jest dla mnie niesamowite. Ja nie mówiłbym Poznań Crypto Valley, tylko bardziej Poznań Blockchain Valley, dlatego że to jest bardzo symptomatyczne. Jakoś tak się złożyło, że prawie wszystkie startupy blockchainowe są z Poznania. Tak? To mówimy o GamerHashu, zwycięstwa na Malcie 2 lata temu, w Singapurze, w Miami. Mówimy o Coin Papryce, jednej z największych stron na świecie, która dostarcza dane dotyczące kryptowalut. Mówimy o szeregu projektów, takich jak chociażby po stronie inżynieryjnej. Mamy tu Jet Technologies i Mindflow, które robią koparki. Mamy Bitcana i w ogóle całe Ariten, czyli narzędzia i platformy, które służą do wymieniania kryptowalut na tradycyjne pieniądze, ale też do płatności i tak dalej. Janusz, gdybyś uzupełnił, mamy Bartka Bilickiego, tak, kiedyś w Trifinity, a teraz... Smart Verum. Tak, w Smart Verum. I też związane z NFT. Tak, związane z NFT. Kto teraz wygrał na Malcie znowu? Mysa. Tak. Jaka jest szansa, że na globalnej konferencji blockchainowej... Największej europejskiej. Tak, tak. 2 lata po sobie, mając w środku rok z COVID-em, kiedy konferencja się nie odbywa, wygrywa projekt z Poznania. No to są w ogóle niesamowite rzeczy. Ogromną tutaj robotę, moim zdaniem, to też Janusz Bitcoin Tate postanowił zintegrować to środowisko i zaczęło się, i nadal jest bardzo skromnie, ale bardzo miło i merytorycznie. To nie są konferencje, to są ogniska, to jest pizza, to jest czasem wyjście na piwo, ale potencjał, jeżeli chodzi o wiedzę, która jest w tym mieście i szansa na spotkanie dobrego dewelopera blockchainowego czy osoby, która coś ma do powiedzenia w krypto, to jest w ogóle niesamowite. To jest ewenement na skalę, myślę, światową, dlatego że tak się zawsze budowały te innowacje. Mhm. To, że kilka garaży było koło siebie w Palo Alto i w Dolinie Krzemowej, spowodowały, że powstały największe firmy świata, od Apple'a po Cisco. Ja myślę, że mamy tu do czynienia z czymś naprawdę wielkim, bo ten przepływ wiedzy jest tak szybki i tak płynny,
Jednocześnie jest duża grawitacja i tego nie było 3 lata temu albo 4. 4 lata temu gdzieś tam można było rozmawiać o tym, że to centrum kryptowalut jest bardziej na Śląsku, gdzieś tam, gdzie BitBay był na przykład ze względu na skalę działalności. Coś się działo, Zoe Adamowicz robiła w Berlinie i tak dalej, i tak dalej. I nagle okazało się, że ludzie zaczęli ze sobą rozmawiać, że to środowisko się integruje. Ja myślę, że to będzie jedno z ciekawszych wydarzeń albo w ogóle jakieś grupy wydarzeń, którą należy obserwować, bo to się po prostu stało i jestem zachwycony tym, patrząc jakie sukcesy odnoszą firmy z Poznania i też bardzo się cieszę, że to mogę tutaj małą cegiełkę w postaci uporządkowania wiedzy o tym dołożyć do tego wszystkiego. Także dla mnie to jest fenomen. Może w trzeciej edycji książki napiszę o tym coś więcej, ale jestem zachwycony. Wspomniałeś o Bitcoin Tayu, także chciałbym tutaj serdecznie zaprosić. 15 grudnia będziemy organizowali ostatniego w tym roku Bitcoin Taya, na którym zjawi się Michał, więc jeżeli będziecie mieli jakieś pytania albo będziecie mieli swoją kopię książki i chcieli dostać podpis autora, to będzie to dobre miejsce, żeby się spotkać i porozmawiać, tak, w nieoficjalnych warunkach przy pizzy i piwie. Tak, to są bardzo fajne spotkania. Niestety moje obowiązki nie pozwalają mi bywać na wszystkich edycjach, ale na tą świąteczną postaram się przybyć, także dzięki Janusz za zaproszenie, będzie mi bardzo miło. Okej, okay, dobrze. To powiedz Michał, czy jeszcze coś od siebie, o co na przykład nie zapytałem, chciałbyś przekazać naszym widzom, ponieważ Kryptoraport ma patronat medialny nad książką, dlatego się też bardzo cieszę, że możemy porozmawiać. Przede wszystkim chciałbym Wam bardzo podziękować za to, też Wam jako patronom, za to, z jak wielkim zainteresowaniem ta książka się spotkała. Przed sprzedaży realizowanej zarówno bezpośrednio na kryptowaluty edu.pl, jak też przez dystrybutorów i księgarnie udało się wysłać ponad 5600 książek. To jest dla mnie niewiarygodne. Ktoś ocenił, że warto zamówić tyle książek, że warto już albo indywidualnie kupić. Bardzo Wam w imieniu swoim i jeszcze Pana dziękuję. Jest to niesamowite, takie ekscytujące przeżycie, kiedy nagle przychodzi mail i możemy przeczytać, o, ktoś kupił naszą książkę, dla kogoś jest to interesujące. Bardzo Wam za to dziękujemy. A widzowie, jeżeli chcecie również taką książkę otrzymać, to na kanale Kryptoraport będziemy organizowali konkursy albo losowania, jeszcze zobaczymy, ale na pewno będziemy organizowali różnego typu rzeczy, zadania i będzie taka książka do wygrania. A tak spontanicznie teraz pytając, skoro już mamy te książki też na stole, załóżmy, że jeden z widzów zostanie wylosowany albo wybrany przez Ciebie, Michał, żeby taką książkę otrzymać. Jakbyś tak spontanicznie zadał pytanie albo na jakie widzowie by mogli odpowiedzieć w komentarzach i ty wybierzesz najlepszą odpowiedź, chyba że po prostu drogą losowania To wymyślmy pytanie, który CryptoPunk pierwszy uzyskał cenę $100. Okej, okay. W takim razie piszcie w komentarzach, jeżeli będzie więcej odpowiedzi poprawnych, to wtedy po prostu wylosujemy zwycięzcę i wyślemy do niego książkę. A teraz bardzo dziękuję, Michał, za rozmowę. Dziękuję, Janusz, bardzo mi miło. Dziękuję za Wasz patronat i za to, że mogłem powiedzieć kilka słów o tym, co napisaliśmy w tej książce. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich widzów i do zobaczenia następnym razem oraz na Bitcoin Tayu 15 grudnia w Poznaniu. Cześć. Cześć, do widzenia.